Rozkapryszeni rodzice za wszelką cenę próbują mnie spiknąć ze swoim synalkiem. Kiedy im to nie wychodzi, postanawiają zniszczyć mi życie. Wydarzenia, o których dziś wam opowiem, miały miejsce około 10 lat temu. Był to jeden z gorszych okresów w moim życiu. Dopiero co skończyłam 18 lat, a już straciłam dach nad głową przez uzależnienie od hazardu, z którym borykała się wówczas moja mama. Na szczęście nie wylądowałyśmy na ulicy, bo bliska przyjaciółka rodziny przybyła z odsieczą, pozwalając nam zatrzymać się u siebie. Na początku czułyśmy się u nich tak swobodnie, jakbyśmy były u siebie. Rodzinka składała się z rodziców i ich syna, mojego rówieśnika. Wszyscy odznaczali się ogromną empatią i życzliwością wobec nas. Nie tylko pozwolili nam mieszkać u siebie dopóty, dopóki nie staniemy na nogi, ale także załatwili mi płatny staż w klubie Bingo. Wprawdzie miałam świadomość, że pracuję na czarno, ale przynajmniej w końcu na siebie zarabiałam. Zarówno wujek, jak i ciocia nie ma między nami żadnego pokrewieństwa, po prostu tak ich nazywam. Przyjaźnili się z moimi rodzicami praktycznie od zawsze. To też marzyli o tym, żebym była z ich synem. Za każdym razem, gdy przyłapali nas razem w jednym pomieszczeniu, nie omieszkali się rzucić komentarzem w stylu: A cóż to za piękna para? Wyglądacie przesłodko razem, lub już dajemy wam trochę prywatności gołąbeczki. Pomimo tego, iż wielokrotnie podkreślałam, że chłopak jest dla mnie jak brat, oni się nie poddawali i w dalszym ciągu usiłowali nas spiknąć. Wygląda na to, że ich starania jedynie połechtały Ego Synalka, który to niecały miesiąc po naszej przeprowadzce zaczął zgrywać wielkiego macho. Któregoś dnia szliśmy korytarzem ramię w ramię, gdy ten ni stąd, ni zowąd, Postanowił klepnąć mnie w tyłek. Od razu ustawiłam go do pionu, drąc się na niego, a nawet dając mu kilka plaskaczy. Całe zamieszanie przyciągnęło uwagę jego rodziców, którzy momentalnie wbiegli na górę, aby zobaczyć, co się wyprawia. Ostatecznie zostaliśmy rozdzieleni, a gdy o wszystkim powiedziałam mamie, ta, całkowicie niewzruszona, odparła, że cytuję: Mam nie szukać problemu na siłę. Jeszcze tego samego dnia chłopak przeprosił mnie podczas kolacji. W naszą rozmowę wtrącił się jego ojciec, który chyba by nie wytrzymał, gdyby nie zażartował, jak to kamień nie spadł mu z serca, bo już się obawiał, że jego syneczek jest gejem. Z biegiem czasu cała sytuacja jedynie eskalowała, a relacje między nami stały się jeszcze bardziej napięte. Za każdym razem, gdy tylko nadarzyła się okazja, rozwiedrzony dzieciak komentował mój wygląd w niezwykle ohydny, sprośny sposób i próbował mnie obmacywać. Tymczasem wujostwo tylko mu przykleskiwało. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy próbowali go usprawiedliwiać słowami to normalne u chłopców w jego wieku. Albo na pewno nie miał złych intencji. Mało tego, nie dowierzałam własnym uszom, kiedy pewnego razu wymsknęło się ciotce powinno ci to schlebiać. Jeśli myślicie, że chociaż mogłam liczyć na mamę, to nie macie pojęcia jak bardzo się mylicie. Pozostawanie bierną było jej ewidentnie na rękę, bo przynajmniej mogła siedzieć na dupie i żerować na swoich przyjaciołach, przegrywając ich hajs w kasynie. Ba, jeszcze miała czelność ganić mnie za to, że zgrywam niedostępną. Miarka przebrała się w momencie, gdy pewnego dnia ten oblech wsadził mi swoje brudne łapska pod koszulkę. Wszczęłam straszny raban, próbując mu uświadomić, że nie życzę sobie, aby dotykał mnie bez mojej zgody. W odpowiedzi posłał mi jedno z najbardziej przerażających spojrzeń, jakie kiedykolwiek widziałam, i wycedził przez zęby: Zamknij się, nie zapominaj, że mieszkasz pod moim dachem. Od tamtego momentu panicznie się go bałam, przez co zostawałam w szkole tak długo, jak tylko było to możliwe. Jeżeli już kazano mi opuścić budynek, to siedziałam zamknięta na klucz w swoim pokoju i nie wychodziłam z niego, dopóki nie byłam na 100% pewna, że w pobliżu jest któryś z domowników. Zawsze miałam gdzieś z tyłu głowy obawę, że mój prześladowca może zechcieć się na mnie odegrać. Przeskoczmy teraz kilka miesięcy do przodu, kiedy to zmuszono mnie do pójścia z tym rozwydżonym bachorem na studniówkę. Jego równie rozkapryszeni rodzice oczywiście byli ultra podekscytowani, dodatkowo zapewniając nas, że tej nocy będziemy mieć całą chatę na wyłączność. Wiedziałam już, do czego to wszystko zmierza. To też kategorycznie powiedziałam im, nie, nigdzie nie idę. Swoją decyzję argumentowałam tym, że ich synalek nie ma do mnie szacunku. Oczywiście, jak grochem ościanę. Resztę dnia spędzili na usilnych próbach przekupienia mnie. Najpierw uderzyli od strony finansowej, proponując, iż zapłacą zarówno za moją sukienkę, jak i wstęp na imprezę. Kiedy to nie poskutkowało, obrali inną taktykę, a mianowicie szantaż emocjonalny. Zaczęli wpędzać mnie w poczucie winy, mówiąc, że robią dla mnie wszystko, a w zamian chcą tak niewiele. Wystarczy, że pójdę z ich synkiem na bal maturalny, a już nigdy więcej o nic mnie nie poproszą. O całej tej studniówkowej głównoburzy dowiedziała się moja mama po powrocie z kasyna. Ona również na mnie naciskała, tyle że kierowała się nieco innymi pobudkami. Według niej była to dla nas szansa na lepsze życie, której nie mogłam zaprzepaścić. W związku z tym kazała mi oznajmić rodzicom tamtego gówniarza, że jednak zmieniłam zdanie. Po moim trupie. Dzień po balu, na który oczywiście nie poszłam, zostałyśmy wezwane na dywanik. Otóż okazało się, że ciocia wraz z wujkiem wprowadzają wielkie zmiany. Odtąd miałyśmy dokładać się do rachunków, kupować własne jedzenie, a nawet płacić za wynajem ich domu. Zabawne jest to, że zaledwie kilka dni temu obstawali przy tym, że będą nas utrzymywać, abyśmy mogły coś zaoszczędzić. A co za tym idzie, mieć lepszy start. Nawet gdyby moja mama nie wydawała tylu pieniędzy w kasynie, to i tak niemożliwością byłoby spełnienie wszystkich ich warunków. Dlatego dostałyśmy miesiąc na znalezienie nowego lokum i wyprowadzkę. Kilka miesięcy później udało mi się ukończyć studia, jednak moja mama nawet nie zadała sobie trudu, by pojawić się na ceremonii. Wróciwszy do domu, zastałam swoje rzeczy na chodniku obok śmietnika. W dodatku po tych cenniejszych ślad zaginął. Okazało się, że mój klucz nie pasuje już do zamka, a telefonu nikt nie odbiera. Czekałam na mamę aż do trzeciej nad ranem, tylko po to, by usłyszeć, że od teraz jestem zdana sama na siebie. Zdawałam sobie sprawę z tego, że nie zmieni zdania, więc po prostu zapakowałam swoje rzeczy do bagażnika. Odtąd zmuszona byłam albo nocować w aucie, albo szukać zakwaterowania u obcych ludzi, tak tzw. couchsurfing. W międzyczasie robiłam nadgodziny, żeby móc czym prędzej wynająć jakieś mieszkanie. Od długiego czasu nie mam już kontaktu z matką, choć ostatnio nagrała mi się na poczcie głosowej, twierdząc, że powinnyśmy w końcu pogadać, jako że rozstałyśmy się w takich, a nie innych okolicznościach. Obecnie dobija się do mnie przynajmniej kilka razy dziennie, ale wiecie co. Jakoś nie mam zamiaru odbierać. Rozkapryszona mamuśka uważa, że nie dostanę pracy, bo jestem gruba. Wkrótce przekonuje się na własnej skórze, że lepiej nie obgadywać innych za plecami. Na wstępie zaznaczę, że nie należę do najszczuplejszych. Nie jestem też nie wiadomo jak otyła. Obecnie ważę 65 kg przy 1,67 wzrostu. Nie zmienia to jednak faktu, iż z wiekiem trochę mi się przytyło, jako, że dawniej oscylowałam w granicach 54 kilo. Informacje te będą istotne później, a teraz przejdźmy do właściwej historii. W dniu, w którym to piszę, zdałam ostatni egzamin, tym samym rozpoczynając upragnione przez wielu wakacje. Nie myślcie sobie jednak, że całe lato będę próżnować, co to to nie. Rodzicom zależy na tym, żebym poświęciła te kilka miesięcy na pracę. Nie mam im oczywiście tego za złe, tak właściwie to jestem ogromną szczęściarą, bo przynajmniej nie mogę zatrzymać pieniądze, które przez ten czas sobie uzbieram. Nie wspominając już o tym, że nie muszę przeglądać ofert, bo tak się składa, że robota sama mnie znalazła. Dziś zadzwonił do mnie tata z informacją, że jeden z jego znajomych akurat poszukuje sekretarki. Dowiedziawszy się o tym, nie posiadałam się ze szczęścia, bo właśnie tego typu pracy chciałam się podjąć. Wcisnęłam się więc w kieckę, włożyłam CV do teczki i ruszyłam w drogę. Na wstępie zostałam poproszona o wypełnienie podania, za co momentalnie się zabrałam. Myślę, że na tym etapie warto wspomnieć, że akcja rozgrywa się w południowej części stanów. Tutaj, żeby kwalifikować się do pracy w biurze, trzeba mieć ładną buźkę. Jest to co prawda niepisana zasada, ale w oparciu o nią funkcjonuje większość tutejszych firm, co jest bardzo krzywdzące. Niemniej byłam gotowa chwycić się każdej roboty, byle tylko móc zdobyć cenne doświadczenie. Kiedy już kończyłam wypełniać formularz, do środka weszła typowa rozkapryszona mamuśka ze swoją no około 16-letnią córką. Kobieta wszem i wobec zakomunikowała, że przyszła w sprawie posady, na którą jej bąbelek chciałby aplikować. Rekruterki przywitały obie panie bardzo serdecznie i poprosiły, aby dziewczyna wypełniła te same papiery, co ja. Co ciekawe, zarówno córka, jak i jej matka usadowiły się tuż obok mnie, mimo że dookoła było mnóstwo wolnych miejsc. Pani też w sprawie pracy? zagadała do mnie Grażyna. Zgadza się. Kiwnęłam głową, nie odrywając się od tego, co robiłam do tej pory. W odpowiedzi usłyszałam kpiące prychnięcie, które zdecydowałam się najzwyczajniej w świecie zignorować. I tak musiałam podejść do okienka, aby dopytać o jedną rzecz, tak więc liczyłam, że gdy wrócę na miejsce, mamuska się trochę uspokoi. Jakieś było moje zdziwienie, gdy ta po chwili zrobiła to samo. Czy moja córka naprawdę musi wypełniać te głupie papieżyska? Wypaliła nie mając ogłady za grosz. Takie są procedury, proszę pani. Pracodawca na podstawie podań wyłoni kandydatów, których zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną. Odparła nieco zmieszana rekruterka. Jest tutaj może? Jestem pewna, że gdyby tylko zobaczył moją córeczkę, od razu wiedziałby do kogo dzwonić. Zarychotała mamuśka, myśląc, że jest zabawna. Owszem jest, ale obecnie nie przyjmuje żadnych gości. W takim razie skąd będzie wiedział, kogo zatrudnić? Skoro nawet nie ma pojęcia, jak wyglądają dziewczyny ubiegające się o stanowisko? Cóż, najpierw musi zobaczyć, czy mają jakiekolwiek doświadczenie zanim. Kobiecie nie było dane dokończyć, bo Grażyna po chamsku weszła jej w słowo: Nie, pani chyba nie rozumie. Moja córeczka jest obiecującą modelką. Nawet wygrała lokalny konkurs piękności w 2019 roku. Pracodawca musi ją najpierw zobaczyć, żeby sobie uzmysłowić, że to jej twarz chce oglądać każdego poranka. Nie jestem pewna, co ma pani dokładnie na myśli. Nie jesteśmy agencją modelek. Wygląd nie gra tu większej roli. Obie doskonale wiemy, że gra. Bądźmy szczere, pracodawca nie zechce. Na te słowa zbliżyła się do okienka. Nie chcąc, żebym usłyszała, że obgaduje mnie za plecami. Takiego wieloryba, prawda? Przez cały ten czas i córeczka ukradkiem posyłała mi złośliwe uśmieszki. Zwróciłam na to uwagę w tym samym momencie co druga rekruterka. Nie wiem, czy panią dobrze rozumiem. Wtrąciła się do rozmowy, chcąc za wszelką cenę sprowokować Grażynę, żeby ta ukazała swoje prawdziwe oblicze. Znam pracodawcę osobiście i wiem, że wolałby mieć ładną asystentkę. Może jestem odrobinkę nieobiektywna, ale wydaje mi się, że moją córkę, a tę tu grubaskę, dzieli ogromna przepaść. Wybacz złotko, wolę oszczędzić nam wszystkim czasu. W tamtej chwili z trudem powstrzymywałam łzy. Nie mam pojęcia, czy przepełniała mnie aż taka wściekłość, czy może jej komentarz za bardzo mnie dotknął. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia. Najzwyczajniej w świecie nie chciałam dać jej satysfakcji. Dlatego też wstałam z miejsca, w pośpiechu wręczyłam moje podanie rekruterkom, a następnie skierowałam się do wyjścia. Zatrzymała mnie jednak kobieta, która wcześniej usiłowała wnerwić Grażynę. Sama była przy kości, więc być może wiedziała, co w tamtej chwili poczułam. – Kochanie, zaczekaj. – szepnęła do mnie, by po chwili zwrócić się do mamuśki. – A więc zna pani szefa osobiście, tak? No, – Oczywiście. Chodziliśmy razem do liceum. Odburknęła tamta zołza. Rozumiem, że zna go pani do takiego stopnia, że potrafi pani stwierdzić, iż wolałby, żeby za biurkiem siedziała szczuplejsza kobieta? Tego nie powiedziałam. To są tylko i wyłącznie moje domysły. Zaczęła się nagle wycofywać, czując, że coś się święci. Świetnie. W takim razie może uświadomię panią, z kim ma pani tak naprawdę do czynienia. Jestem jego żoną i siedzę za tym biurkiem od ponad piętnastu lat. Na pewno na pierwszy rzut oka widać, że nie zaszkodziłoby mi zrzucić parę kilo. Chciałabym tylko dać pani do zrozumienia, że takimi odzywkami rani pani nie tylko tę dziewczynę, ale także i mnie. W związku z tym radziłabym pani poczekać na córkę w aucie. Rekruterka skutecznie uciszyła tamte jędze, bo nim się spostrzegłyśmy, już nie było po nich śladu. Zważywszy na to, iż stara wiedźma zabrała ze sobą podanie, nawet nie wiem czy jej córka... Urodzona modeleczka nadal ma zamiar aplikować. Na szczęście trafiłam na cudowne kobiety za biurkiem, które nie tylko pozbyły się tamtej suki, ale także obiecały, że wstawią się za mną u szefa. Oby więcej takich osób.